Super. To tak jak tutaj przedmówca wspomniał, powiemy sobie troszkę o Keyvolcie. Z głównym takim nastawieniem na Keyvolt w dotnecie, jak to zintegrować, z czym to się je i jak do tego podejść. Ale zanim zaczniemy, kilka słów ode mnie, kim ja jestem, skąd tu się wzięłam. No więc tak, nazywam się Weronika Sabiniewicz i od prawie już 4 lat pracuję w Objectivity. Stoisko, jak wiecie, już z agendy jest tutaj ze ścianką obok. Serdecznie Was zapraszam. Kim jestem w Objectivity? Jestem community leadem i senior software developerką. Ostatnimi czasy też miałam tą przyjemność i okazję sprawdzać się w trochę innych rolach, w roli czy to technicznego biznes analityka i technicznego PM-a. Więc ten mój wachlarz taki spektrum może moich zainteresowań jest troszkę szerokie, próbuję, do czego Was też zachęcam. W Objectivity pełnię rolę, oprócz tego, że dewelopuję, jestem po prostu programistką, a taką rolę jak community lead, to jest coś takiego, jak tutaj się spotykacie tematycznie. Mamy takie coś wewnętrznie w Objectivity, a wiele takich kółek zainteresowań, można powiedzieć, obszarów, wokół których gromadzimy się. Jednym z nich jest właśnie .NET, no i mam tą przyjemność być liderką właśnie tego community wewnętrznego firmowego. Poza firmą też jestem współorganizatorką grupy, lokalnej grupy WrocNeta we Wrocławiu, do której Was też serdecznie zachęcam. Mamy prelekcje raz w miesiącu. Też tak naprawdę o dotnecie, a już tutaj konkretnie dotnet, Azure, wszystko jest to Microsoftowy. Dobra, no to mięsko. Trochę o agendzie, o tym, co będziemy dzisiaj sobie opowiadać. Moja prezentacja będzie nie tylko taką prezentacją techniczną, chciałabym jak najwięcej Wam pokazać na żywym przykładzie, trochę podemować. Zanim przejdziemy do tego Keyvolta, z tego tematu, to zacznę jeszcze od tego, że jak w ogóle się obchodzić z konfiguracją w dotnecie? Jakie mamy na to sposoby, jakie są podejścia, które ja znam, jakie widzę wady i zalety tego, jak pracować z konfiguracją i zmiennymi środowiskowymi lokalnie, ale też jak to przełożyć na środowiska różne. Tak jak powiedziałam, podłączymy sobie Keyvolta do naszej aplikacji dotnetowej, zobaczymy też, jak można z tym Keyvoltem pracować lokalnie. Inny sposób na Keyvolta, czyli bezpośrednia komunikacja już na poziomie platformy Azure. I pokażę Wam jeszcze na sam koniec, jak tego Keyvolta można użyć w Azure DevOpsie. Dobra. No to zaczniemy. Zacznę tak jakby właśnie od zera. Zacznę od tego, że chcę Wam pokazać, jak z tą konfiguracją w dotnecie pracować. Być może dla części z Was będzie oczywiste, natomiast dla części może nie. Stąd ten pomysł na tą prezentację też. I w ogóle skąd temat jeszcze, jeżeli chodzi o Keyvolta. Dużo się teraz mówi o bezpieczeństwie, o security. Już wspomniana pewnie, część Was słyszała w topie Log4Neta i tam można było te dane wykraść. Dlatego ja wychodzę zawsze z założenia, że jeżeli coś dotyczy tak naprawdę bezpieczeństwa i security, to lepiej używać sprawdzonych rozwiązań. Nie pisać nic nowego i nie pisać nic własnego, tylko używać narzędzi do tych dedykowanych. To, co mamy w dotnecie, jest ok, ale ma pewne zagrożenia, dlatego stąd ten pomysł na Keyvolta jako najbardziej preferowane narzędzie do tego, żeby go w naszych projektach użyć. Dobra, widzę cały czas prezentację, także dajcie mi moment. Chyba muszę ją po prostu przerwać i mam nadzieję, że wtedy zobaczycie. Dobra. Okej, to co przygotowałam na dzisiaj, to bardzo prosta aplikacja Blazorowa. Powiększę, żeby było widać troszkę więcej. Okej. Ona się buduje. Zbuduję jeszcze przy Was. To, co jest tutaj najistotniejsze, to mamy w swojej głównej stronie.
wyświetlane jedną wartość, jeden taki secret, jak to nazywam secret, ale wartość z konfiguracji. I podłączyłam sobie jeden serwis, który mi tą wartość ma pobrać. Sobie przyjdę do tego serwisu. To jak widzicie, jedna metoda stringowa pobiera właśnie wartość z konfiguracji. I tutaj właśnie trik, który być może znacie, być może nie, chciałam pokazać o tym, jak tą konfigurację wstrzykiwać. Oczywiście moglibyśmy tu wstrzyknąć interfejs iConfiguration i pobrać ją całą. Natomiast dobrą praktyką jest stosowany iOptions. iOptions, jak widzicie, tutaj mam moją klaskę, którą wstrzykuję. W konstruktorze przypisuję wartość tego i mam configuration options. Żeby wiedzieć jakby o co tutaj chodzi, to chcę, najpierw wam pokażę, jak ta moja konfiguracja będzie wstrzykiwać, jak ta konfiguracja będzie wyglądać. Jak widzicie, mam sobie jeden obiekt MySecret i MySecret ma jeden klucz source z wartością, mówiącą o tym, skąd ta wartość się wzięła. Czyli tak jak widzicie, otworzyłam Upsettings Development JSON, więc w treści wpisałam, że po prostu ta wartość pochodzi z tego pliku. I to, jak używać iOptions, polega na tym, że deklarujemy sobie klaskę Configuration Options w moim przypadku. Jak widzicie, tutaj mamy MySecret, który nosi się do tego, do tej nazwy całego zestawu danych, które chcemy wstrzyknąć. I property, które jasno nam wskazują na te klucze, które tutaj mamy w tej konfiguracji. Czyli struktura po prostu JSON-a rozbita na klasę po prostu C#ową. Możemy to oczywiście mieć więcej kluczy, tak? One mogą być, nie muszą być stringami, mogą być intami i tak dalej. Wtedy jakby dzięki temu, że mamy taką klaskę, odzorowanie tego, możemy, cała konfiguracja jest oczywiście, może być bardzo duża, tak? Może mieć wiele elementów, a my będziemy wstrzykiwać tylko te, które nas interesują. Czyli w przypadku mamy podłączenie wysyłki maili do SMTP, mamy sobie w naszej konfiguracji po prostu wartość SMTP i tam wszystkie dane, które są potrzebne. I w naszym serwisie nie wstrzykujemy całej konfiguracji, tylko tą część dotyczącą SMTP. I tak jak widzicie, tutaj po prostu wstrzykujemy options od mojej klaski configurations. I dzięki temu, tak jak mówiłam, wybieramy sobie tylko ten fragment, który nas w danym serwisie interesuje. Żeby to zadziałało, żeby on wiedział, jak to zbindować, musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. W naszej klasie głównej program dodać takie linijki. Po prostu powiedzieć mu, że jeżeli w konfiguracji znajdziesz sekcję, czy sekcję my options, bo tak jak wiecie, to jest po prostu string, który odzwierciedla nazwy tutaj tego całego naszego obiektu, to zbinduj mi to. Zbinduj mi to właśnie z configuration options. I dzięki temu w naszym serwisie możemy to wstrzyknąć w ten sposób. Ale dobra, mamy konfigurację, działamy sobie na ten moment jeszcze lokalnie. To, co pierwsze nam przychodzi do głowy, no to oczywiście właśnie upsettings. W upsettingsach możemy sobie tę naszą konfigurację zrobić, tak? Mamy upsettings, możemy sobie definiować upsettingsy per środowisko i właśnie w tym momencie tak to działa, czyli jakby nie mam nic więcej, jak sobie moją aplikację uruchomię, to zobaczycie, że wyświetli mi, że wzięło mi właśnie z tego pliku development. No, zobaczcie. Dokładnie. Widzimy, że wartość pochodzi z development JSON file. Dlaczego z development, skoro jakby można zadać sobie pytanie, dlaczego z development, skoro i w upsettings, zobaczcie, mam zdefiniowany mój sekret i w upsettings development JSON. Ano dlatego właśnie, że ważna jest ta kolejność, jakby mamy różnych providerów tej konfiguracji i wszystko jest ładowane w odpowiedniej kolejności, więc w tym momencie zwykłe upsettingsy są nadpisywane przez upsettings, ten konkretny podśrodowisko, w tym moim przypadku development. Dobra.
Mamy to. Wróćmy do naszej prezentacji. Dobra. No i tak jak widzieliście, jeżeli chodzi o konfigurację pracy z naszym środowiskiem lokalnym, możemy jak najbardziej użyć tych App Settings Development. No i teraz pojawia się pytanie, ponieważ w tej konfiguracji będziemy trzymać jakieś connection stringi, może do bazy danych, to są oczywiście nasze lokalne. A spotkałam się z takim podejściem, że po prostu App Settings Development dodajemy do Git Ignora i wtedy dzięki temu mam tą pewność, że te nasze nawet lokalne jakieś tam secrety, connection stringi, ale tak jak powiedziałam wcześniej, konfiguracja SMTP może znajdzie się w repo, tak? Powiedzmy, że dewelopujemy dla jakiegoś klienta, korzystamy z konfiguracji SMTP naszej firmy, tak? Nie chcemy, żeby te dane się gdzieś tam znalazły, więc dodajemy do Git Ignora, tak? Tylko że dla mnie to podejście jest osobiście troszkę nieintuicyjne. My jako deweloperzy szukamy tego pliku App Settings Development i go w repo, nie znajdujemy go, jak pobierzemy solucję, no bo go nie musimy go ręcznie sobie stworzyć, bo dodaliśmy do Git Ignora. Jakby stąd rozwiązanie na user secrety, które zaraz wam pokażę. Argument, który do mnie jeszcze przemawia, dlaczego tego App Settings Development nie używać, w ten sposób nie dodawać do Git Ignora. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś zmienną środowiskową, która nam mówi o tym, że ktoś robi feature'a, który ma za zadanie, nie wiem, ustawić jakiś czas, że nie wiem, po 20 minutach nieaktywności użytkownika go wyloguj, tak? Ale na produkcji wiadomo, ten czas będzie godzina. Do testów chcemy 10 minut, nie chcemy, żeby nasi testerzy czekali. Jest to jakaś wartość, która nie jest jakimś takim sekretem, który nie mógłby się znaleźć w repo. No i w tym momencie, jeżeli dodajemy App Settings Development do Ignora, nie mamy go w repo, no to każdy deweloper w projekcie musi sobie to ręcznie gdzieś tam wpisać. Musi i tak gdzieś jakaś takiej struktura tego App Settingsów istnieć. Musimy wiedzieć, czego nam brakuje. Rozwiązaniem na to jest nie wkładać App Settings Development do Git Ignora, tylko użyć sobie czegoś takiego, co się nazywa User Secrets. To jest funkcjonalność Visual Studio, po prostu na projekt sobie klikamy i szukamy wartości Manage User Secrets. To jest właśnie taki, dobra, nie widzicie, bo już, przepraszam. To, co zrobiłam, to w moim kliknęłam tutaj i Manage User Secrets. Pojawiły mi się secrets JSONy i tutaj mogę wkładać właśnie te rzeczy, które bym na pewno nie chciała, żeby się znalazły w repo. Ten plik by default nie jest wklejany do repo. I on jak najbardziej współpracuje z całą tą konfiguracją, z App Settingsami. Czyli możemy mieć App Settings Development, tamte rzeczy właśnie takie generalne, nie jakieś tajne, to wszystko w repo, a w momencie, kiedy chcemy, nie wiem, mieć swój connection string do baz danych, bo pracujemy na Dockerze, a kolega pracuje normalnie na SQL serwerze i te connection stringi są różne, to każdy z nas, każdy deweloper może mieć swoje. Secret JSON jest tak przemyślany, że to jest właśnie ten plik, który się nie wbija. I tak jak mówiłam o tej konfiguracji, że ona się nadpisuje, a tak jak teraz uruchomię program, to zobaczycie, że local user secrets JSON file nadpisał mi konfigurację App Settings Development. Polecam to rozwiązanie. Ono w projekcie właśnie się sprawdziło. Ja osobiście miałam ten przypadek, że mam troszkę inny connection string do bazy danych niż cała reszta zespołu i cały czas musiałam to sobie gdzieś tam nadpisywać. Dobra, nie będę włączyć już tej prezentacji w trybie prezentacji, po prostu przejdziemy dalej. To jeżeli chodzi o pracę lokalną. Jeżeli chodzi o pracę z środowiskami, no to spotkałam się z takim, czy my używaliśmy w projekcie coś takiego jak tokenizacja. Mamy sobie moje App Settingsy, te główne, bez już powiedzenia, czy to jest production, czy nie production, i tokenizujemy, czyli wkładamy sobie w jakąś przez nas przyjętą konwencję. Nazwy u nas to jest na przykład był Sharp tam i braces, otwarte nazwa i tak dalej. To, co się potem dzieje, to idzie do repo i w Azure DevOpsie, w momencie, kiedy deployujemy aplikację, jest taki krok po prostu replace i zmienne konfiguracyjnie trzymamy właśnie w
w Azure DevOpsie, tam w tej sekcji Variables. No i to już jest troszkę lepiej, bo już tam na przykład możemy sobie zaznaczyć taką kudeczkę przy niektórych tych wariablach i to będzie oznaczało tylko tyle, że to są jakieś takie dane prywatne i tajne. Czyli to jest jeden sposób na to, że z konfiguracją możemy pracować. No i wiadomo, na poziomie już DevOpsa releasujemy na różne środowiska, różne wariable podmieniamy. Możemy jeszcze zrobić coś takiego jak konfiguracja w App Service. I tutaj już pokazuję, na czym to polega. Mam moją tą aplikację zdeployowaną do Azure App Service. Jak wejdziemy sobie tutaj w sekcję konfiguracji, to zobaczycie, że tutaj też ta konfiguracja jest i co ciekawe, można ją jakby przetłumaczyć na właśnie bardzo zagnieżdżonego JSON-a. Dobra, tu jest właśnie ta konfiguracja. Jak widzieliście z mojego przykładu, tam miałam zagnieżdżenie na poziomie MySecret i Source. Żeby to odwzorować tutaj w Azure, trzeba użyć takiego triku, po prostu dwukropek rozdziela nam te kolejne braces. Dobrze, więc to jest jeden ze sposobów. Jeżeli ja sobie tą moją aplikację teraz w ten sposób zrealizuję, to powinniśmy zobaczyć, że weźmie nam właśnie tą konfigurację z Azure'a tutaj. To ma wartość App Service Configuration. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko przejdzie bez problemu. Więc to jest kolejny gdzieś tam sposób. Jest jeden pewien problem z konfiguracją robioną w ten sposób, taki tokenizowalny, który wam pokazuję po prawej stronie. Jak zdeployujemy tą aplikację i ktoś będzie miał dostęp do CUD-u, to może sobie tą konfigurację też podpatrzeć, może te connection stringi zobaczyć, więc musimy mieć to z tyłu głowy, że no niestety, ale ktoś nieuprawniony może mieć do tego gdzieś dostęp. Dobra, to nam się ładuje. Ja w międzyczasie wam pokażę jeszcze tylko szybko, o co chodzi z CUD-u. Nadal jestem w moim app serwisie. Niech sobie zjadę niżej. Jest Advanced Tools. I jestem w stanie... Mi się załadowało, ono chwilę jeszcze rozgrzeje. Jestem w stanie tutaj wejść i podejrzeć po prostu wartości plików. To się ładuje. Save. I wrót. I jak widzicie, AppSettings, chociażby development, jeżeli byśmy użyli AppSettings JSON, tutaj też jestem w stanie to sobie wyświetlić. Dobra, to się ładuje, to przejdę dalej. No i dlatego właśnie stąd pomysł na to, żeby być może użyć Key Vault'a do tego. I dobra, Key Vault. Co to jest? No to jest przede wszystkim produkt od Microsoftu, więc współpracuję z całym stosem technologicznym Microsoftu. Plusem tego jest też, że też te connection stringi są scentralizowane. Jest jedno źródło, tak? Mamy connection string do bazy danych, mamy go w Key Vault'cie, tak? Jeżeli mamy Azure Function, które korzysta z tego i App Service, znowuż mamy jedno źródło prawdy. W Key Vault'cie możemy storować trzy rodzaje rzeczy. Możemy storować sekrety, klucze i certyfikaty. Ja w tym przykładzie naszym tutaj na tej prezentacji skupię się na sekretach. Plusem tego, że Key Vault'a jest to, że mamy też monitorowanie tego. Jak wszystko, co pochodzi ze stosu Azure'owego. Mamy wersjonowanie też tych sekretów. Możemy powiedzieć, dobra, to już jest nieaktualne, albo nawet ustawić, że ono ma się zdezaktywować w pewnym czasie. Mamy też właśnie tego soft deleta, czyli mamy pełną historię tego. No i to, co jest dla mnie najważniejsze, limitujemy akces. Nie każdy do tego Key Vault'a będzie miał dostęp. Nie, już bardzo trudno jest zrobić takie wytrychy, tak jak chociażby z CUD-u, żeby się do tego dostać, no bo to jest położone po prostu zupełnie gdzie indziej. Nie robimy nadpisywania tego.
Dobrze, tak jak wam obiecałam, po zdeployowaniu wzięło konfigurację z App Service Configuration, czyli to pokazuje, że to znowuż kolejność ma znaczenie. Keyvault. Keyvaulta już też zawczasu utworzyłam wcześniej i dodałam jeden secret. Tak, w ten sposób. Jak widzicie, mamy tutaj, zdisablowałam jakąś poprzednią wartość, mam nową, jestem w stanie w tą zdisablowaną wejść i podejrzeć, show secret value powinno mi pokazać. Okej. To mnie skoczyło. W każdym razie na pewno mamy tą bieżącą wartość do podejrzenia. No i tutaj znowuż myk, jak odwzorować znowuż tym razem w Keyvaulcie strukturę zagnieżdżonego JSON-a. Tutaj nie dwukropek, tylko dwa myślniki. Gdybyście kiedyś mieli z tym problem, to trochę czasu właśnie zajmuje. No i tak jak widzicie, możemy sobie ustawić daty, tak, po których ma klucz nam wygasnąć. Możemy go właśnie zdisablować, czyli powiedzieć, że on już ta wartość już nie jest nieaktualna. Show secret value, dobra, tu działa. Być może tamten po prostu był pusty. Jak widzicie, mamy wartość keyvault. OK. I teraz trochę jeszcze o tym, bo powiedziałam, że limitujemy akces. W jaki sposób limitujemy akces? Poprzez access policies. I tak jak widzicie, ja jestem jako user, mam do tego dostęp, mam praktycznie full prawa do wszystkiego, jeżeli chodzi o klucze, jeżeli chodzi o sekrety, jeżeli chodzi o certyfikaty, czyli tutaj jakby mamy naprawdę duże rozgałęzienie i jakby możliwości sterowania, kto do czego ma dostęp. I musiałam też zdefiniować, że moja aplikacja, ten app service, też będzie miała do tego dostęp. No dlatego, że chcę wam pokazać, jak tą aplikację dotnetową podłączyć do tego Keyvaulta. Więc wracam do mojego projektu. To, co muszą zrobić, to przede wszystkim przejść do klasy program, tego głównego, bo to tutaj definiujemy to, w jaki sposób jakby podłączamy tego Keyvaulta, tak? Tak jak wszystko w dotnecie plikiem wejściowym konfiguracyjnym jest ten program CS. Pobieram jakby to, co potrzebuję z konfiguracji, to jest URL do tego naszego Keyvaulta. Tu akurat to jest przykład wzięty też z Microsoftu, oni tutaj używają environment variables o nazwie valut URL. I to, co robię, to po prostu connection at Keyvault. Podaję ten endpoint, URL tego endpointa i używam tego tych defaultowych credentiali azurowych. Plus to właśnie, że w tym Keyvaulcie mam zdefiniowane, że ta moja aplikacja ma do tego dostęp. Teraz tak, jak zrobić to, żeby miała dostęp? Add access policies, mamy template'y różne, i set select principal. Jeżeli będziecie mieli taką sytuację, że waszej aplikacji tutaj nie będziecie mogli znaleźć w tej principal, jest to związane z tym, że jak sobie przejdziemy tego mojego app serwisu, musimy tutaj też ją włączyć, podłączyć pod Azure Active Directory, przełączyć ten status na on, wtedy dostanie, tak jak widzicie, to nasza aplikacja dostanie ID, Object Principal, i po tym ID już, bądź też po tej nazwie, jestem w stanie tutaj ją wyszukać. Także gdybyście się natknęli na to, że tej waszej aplikacji nie ma, to jest to związane z tym, że ona nie jest po prostu podpięta pod Azure Active Directory. Dobrze, to jeżeli chodzi o to. Teraz skąd ten URL wziąć? Idziemy znowuż sobie do naszego portalu. Wrócę sobie do tego mojego Keyvault overview i proszę bardzo, URI jest. Jedne, co musimy zrobić, co ja już też zrobiłam, przeszłam właśnie do mojej aplikacji, do mojego app serwisu, do konfiguracji i ten
ten URL tutaj podałam. To już jest obojętne, czy wy to podacie tutaj, czy w App Settingsach. Generalnie musi być jedno miejsce, które będzie to ten URL zawierało tutaj. Dobra, czyli teoretycznie, jeżeli ja sobie tą moją aplikację w tym momencie po zapisaniu zdeployuję, to wartość już powinna pochodzić z Keyvolta. Dobra, niech się release'uje, a ja jeszcze przejdę w mojej prezentacji dalej. Dobra, jesteśmy na tym kroku, czyli łączymy tego naszego Keyvolta z naszą aplikacją dotnetową. Co jest ważne, to ta konfiguracja jest raz zaciągnięta, tak? I ona już tak trwa. Natomiast można ustawić w tym program, jakby podczas dodawania tego Keyvolta, można ustawić taką zmienną, tak zwaną reload interval, na to, żeby co jakiś czas tam odpytywała tego Keyvolta. Domyślnie w dokumentacji jest 0, to jest to, natomiast można w ten sposób sobie, nie w ten sposób, można sobie ustawić ten reload interval na jakąś wartość, wtedy on będzie odpytywało. Dobra, zaraz do use locally przejdziemy. Mam nadzieję, że tu aplikacja się nam zdążyła zdeployować. Jest i jak widzicie, wartość pochodzi z Keyvolta. Dobra, super. To mamy teraz tak, pytanie w ogóle, czy jest sens i czy warto używać Keyvolta lokalnie? Nie, raczej. Natomiast wiadomo, jak robimy to pierwszy raz, chcemy przetestować, czy nam to działa, no to jest dobrze jednak to mieć. Żeby nie działać lokalnie, no to wiadomo, to trzeba by wrzucić w IFA po prostu i używać tą konfigurację keyvoltową, dodawać tylko w momencie, kiedy jesteśmy poza developmentem. Natomiast jest opcja, żeby tego keyvolta też lokalnie odpalić i żeby to zrobić, to kolejne miejsce, skąd można wziąć wariable. Tutaj mamy launch settings, czyli bezpośrednio plik, który nam odpowiada za konfigurację uruchamiania naszej aplikacji. I to, co jest, no tak widzicie, mam tutaj podany znowuż walut URI i musiałam jeszcze podać mój mail, na który będę się logować, żeby on lokalnie mógł się zalogować w moim imieniu. I tak samo jestem tutaj w Visual Studio zalogowana na swoje konto Objectivity, na to samo konto, które jestem zalogowana w Azure Portalu, więc jak sobie teraz lokalnie uruchomię, to również powinno mi bez problemu pobrać moją wartość z Keyvolta. Także lokalnie można, natomiast nie widzę sensu oprócz tego, że chcemy przetestować, czy to działa, nie? Jak widzicie, mamy tutaj też wartość z Keyvolta. Czyli Keyvolt nam nadpisuje wszystko, co mieliśmy do tej pory, App Settings Development i nawet te nasze user secrety lokalnie. Dobra, to mamy. Jeżeli chodzi jeszcze o Keyvolta, to jest coś takiego jak prefiksy, czyli możemy sobie te nasze sekrety nazywać, nie wiem, dać jakiś prefiks i potem coś tam. I Microsoft zaleca, żeby te prefiksy nie używać po to, żeby rozróżniać między środowiskami, czyli nie, jakby każde środowisko deweloperskie, testerskie, UAT-owe, inne, które potrzebujecie, powinno mieć swoją instancję Keyvolta, tak? Czyli jeden Keyvolt per jeden tak naprawdę, no nie chcę powiedzieć app service, bo powiedziałam, że są tam Azure Functions i tak dalej, w ten sposób, więc powiedzmy per jedno środowisko i też nie powinniśmy do wielu aplikacji tego używać, nie? Jakby jeden Keyvolt, jedna aplikacja, żeby pobrać tylko te sekrety, które mamy z jakimś prefiksem, to jest parametr tutaj sample prefix key value secret manager i możemy pobrać, wtedy mamy tą gwarancję, że pobierze nam tylko te z prefiksem 500. W przykładzie Microsoft mówi, że na przykład można do różnych wersjonowań aplikacji. Mamy wersję 5.0.0.0, 5.0.0.1 i te sekrety różne pobierać, powiedzmy, że ten prefiks właśnie do tego celu używać. Dobra. I kończąc jeszcze, chciałam wam jeden trik, który też można wykorzystać, jeżeli chodzi o Keyvolta.
Azure Portal dopuszcza taką jakby wewnętrzną referencję jakby do wartości właśnie keyvaultowych i robi się to w ten sposób takim aliasem, zaraz pokażę wam w praktyce, czyli po prostu robimy małpa Microsoft keyvault i podajemy reference stringa i teraz czym jest ten reference stringiem? Albo to będzie secret URI, czyli adres naszego secretu, albo mamy wersję drugą, że podajemy keyword name, secret name i wersję tego secreta. Jakby dowolność jest tutaj i jak to wykorzystać i jak to zrobić. Znowuż pozwólcie, że wrócę do mojego Tech4Campa. Tutaj mam przykład, już go nie będę uruchamiać, musicie mi uwierzyć na słowo, że to działa. Wyedytuję, żeby pokazać. Czyli dokładnie to jest Microsoft Keyvault, Secret URI i podajemy sobie wartość. Ja tu właśnie akurat użyłam tego, tej pierwszej reference stringa, czyli podałam URL-a. Jak tego URL-a znaleźć? Znowuż idziemy do Keyvaulta, idziemy do naszego secretu, który chcemy i wchodzimy do current version i mamy tutaj ten identyfikator, który jest tak naprawdę URI. Kopiujemy, wklejamy. Jak zrobicie to poprawnie? To pokazuje się wam tutaj source keyword reference z takim znaczkiem na zielono, że jest wszystko, wszystko jest OK. Hint, działa też to nie tylko dla App Services, ale dla Azure Functions, więc można sobie też, tak jak powiedziałam, w ten sposób z jednego źródła mieć na ileś aplikacji. Dobra, ostatni krok już, który jest tylko stricte prezentacyjny, to jest o tym, jak tego keyvaulta podłączyć do Azure DevOpsa, bo może być taka sytuacja, że na przykład mamy migrację bazy danych i ją odpalamy z poziomu Azure DevOpsa, tak, czyli generujemy sobie w Entity Frameworku skrypt i chcemy go odpalić na poziomie Azure DevOpsa, a nie na poziomie, że jak uruchomi się aplikacja, to pierwszym krokiem będzie migracja. Wtedy potrzebujemy connection stringa poza naszą aplikacją dotnetową, potrzebujemy go właśnie w Azure DevOpsie, no i jest tutaj taki krok, step, który możemy dodać, nazywa się Azure Keyvault. Podajemy, tak jak widzicie po prawej, po prostu subskrypcję, podajemy keyvaulta, możemy też te sekrety filtrować i jest check tak naprawdę, żeby dla całego joba te wartości były dostępne. To w jaki sposób użyć tej zmiennej, tego naszego pobranego secretu, to jest dolar i w nawiasie nazwa naszego secretu i tyle. I już mamy tego secreta wyciągniętego. Dobrze, patrzę na czas, chyba się wyrobiłam. Zanim jeszcze pytania, to chciałam wam przypomnieć i serdecznie was zaprosić, bo w mailu, który przyszedł, zawierał quiz, ankietę, którą jak wypełnicie, to możecie wygrać od nas słuchawki. Dobrze, to tyle ode mnie. Jakby, jeżeli są jakieś pytania, to śmiało zapraszam. Dziękuję. Dobrze, za... To pytania, czy są pytania? Cześć, fajna prezentacja. Dziękuję. Takie bardzo mam miło. Pytanie. Mam w projekcie doświadczenie z keyvaultem, natomiast mamy szalonego DevOpsa, który do keyvaulta powsadzał wszystko łącznie z rzeczami, które nie powinny tam być. I w projekcie też w zespole powstał taki pomysł, że w zasadzie wszystko, co jest niżej niż produkcja, nie musi być w keyvaultie. Jak to jest u was? Ja generalnie odnoszę do tej pierwszej części. Jak dla mnie, my też mieliśmy takie pierwsze podejście, że dobra, to całe upsettingsy przerzucamy do keyvaulta. Potem znaliśmy, że no nie wszystko. Keyvault ma nam chronić stricte takie rzeczy, które nie chcemy, żeby wypłynęły, czyli na przykład connection stringi do bazy danych. Tak jak przykład chociażby z jakimiś takimi zmiennymi konfiguracjami, właśnie tym czasem, że po 20 minutach ma użytkownika wylogować. Uważam, że to jest zmiana, która mogłaby spokojnie być w upsettingsach i być wbita do repo. Jakby zalecałabym jednak, jak idziemy w keyvaulta, to żeby jednak każde środowisko tego keyvaulta miało, no bo to też jest pewnym jakby odwzorowanie, tak? Czyli będziecie mieć na produkcji keyvaulta, na środowisku testowym tego keyvaulta nie będzie. Jeżeli coś się zadzieje, jeżeli
nie wiem, testy przejdą jakby na środowisku testowym, idziemy na produkcję, produkcja się wysypuje, nie wiadomo dlaczego, nie? Bo mamy rozróżnienie pomiędzy, chociażby jeden przykład jest, mamy rozróżnienie pomiędzy środowiskiem testowym, a środowiskiem produkcyjnym i być może jest właśnie leży w złej konfiguracji Keyvolta. Dlatego ja bym przynajmniej jeszcze jedno środowisko sugerowała, żeby gdzieś tam zrobić tak, żeby to ono było odwzorowanie tej produkcji, żebyśmy wcześniej się dowiedzieli, że jak ma się coś wysypać, to niech się wysypie się wcześniej. Także moje podejście, jakby podsumowując, moje podejście jest tak, nie wszystko pchać do Keyvolta, zastanowić się to, co po prostu tego wymaga, ale jednak iść z tym trokiem, że z tym tokiem rozumowania, dobra, mam jedną aplikację na tym środowisku, jeden Keyvolt pod to całe środowisko. Mamy też pytanie z uczestników online, więc pozwolę sobie je przeczytać. Czy zmiana sekretu Keyvolt wymaga redeploya serwisu, żeby ściągnął najnowszą wartość do konfigu? I to jest dobre pytanie. W tym, co ja pokazywałam, nie potrzeba redeploya, co potrzeba przynajmniej refreshu, czyli wchodzimy sobie tutaj i refresh nam powoduje, że ta aplikacja od nowa startuje, od nowa uruchamia się program CS, od nowa się ładuje ta konfiguracja, więc w takim podejściu zmieniamy coś w Keyvolcie i robimy refresh aplikacji, czyli refresh, restart tak naprawdę app serwisu. Natomiast jest ten parametr właśnie reload interval i wydaje mi się, ja go nie próbowałam osobiście, natomiast z dokumentacji wynika, że on co jakiś czas tego Keyvolta będzie odpytywał o te najnowsze wartości. Przyznaję się, że to jest to, co wypadałoby przetestować, zanim się użyje, natomiast wydaje mi się, że od tego służy, żeby nie trzeba robić tego refreshu czy tamtego restartu app serwisu. Okej, okay. I drugie pytanie, czy używasz jakiegoś skryptu do weryfikacji daty wygaśnięcia sekretów? Nie, bo nie używaliśmy też aż tak bardzo zaawansowanych, że tam nasze sekrety wygasały danego dnia o jakieś godziny, nie? Natomiast wydaje mi się, że to całkiem dobry pomysł, jeżeli da się taki skrypt napisać, to całkiem ciekawy pomysł jako forma raportu, że coś zaczyna się dziać. Coś tutaj trzeba zmienić. Także sama nie mam takich doświadczeń, ale jeżeli się da, to super pomysł. Super. Dziękuję za odpowiedzi i dziękujemy. Dziękuję Weronice. Bardzo. Dziękuję.